Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej po spotkaniu z Parłańcuc Futsal Dukla. Wynik 9-3 dla drużyny z Dukli. Witam bardzo serdecznie Artura Kadłubkiewicza z Parłańcuc, trener drużyny z Paru Marcin Dawidziak i następnie zawodnik drużyny z Dukli Jędrzej Szczurek oraz Błażej Szczurek, kierownik drużyny. Bardzo proszę zawodnika drużyny Dukli Jędrzeja Szczurka o komentarz po tym spotkaniu. Bardzo ciężki mecz, przegrywaliśmy 1-0, zagraliśmy ambitnie. Możemy powiedzieć jeszcze, że bardzo dobrze drużyna grała schematy z Łańcuta i to było widać na boisku. Nie pytaliśmy się po prostu, graliśmy do końca z charakterem. I jakoś udało strzelić kontaktową bramkę na 1-1, a potem jakoś poszło. Staraliśmy skrać cały czas schematy swoje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o komentarz Artura Kadłubkiewicza. Dzień dobry. No niestety nie udało się, jak widać ten przeciwnik ewidentnie nie leży. W Pucharze Polski także przegraliśmy z Duklą i to dość wysoko. Mam nadzieję, że poprawimy się w rewanżu, bo jeszcze mecz u nich, który się nie odbył w poprzednim roku. Zawodnicy naprawdę bardzo ambitni, młodzi przede wszystkim, z charyzmą, dali nam troszkę w kość, przyznam. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o słowo komentarza Błażeja Szczurka, kierownika drużyny z Dukli. Liczyłem na bardzo ciężki mecz, na bardzo ambicjonalne podejście drużyny z Paru po przegranej w Pucharze Polski, w finale w meczu o trzecie miejsce. Nie pomyliłem się, drużyna grała dobrze, w miarę poukładana, dużo schematów, które w pewnym czasie udało nam się rozczytać i ta gra przestała być skuteczna dla drużyny z Łańcuta. Co do naszej drużyny, mogę tylko pochwalić chłopaków, bo są bardzo młodzi, średnio wieku mamy poniżej 21 lat jako drużyna futsalowa. Młodzi, ambitni, chcą trenować, chcą jeździć na mecze, chcą coś osiągnąć, więc mam nadzieję, że ten pierwszy beniaminkowy sezon w drugiej lidze podkarpackiej będzie dla nas w miarę dobry i wyciągniemy z niego i jak najwięcej się da. Oczywiście zapraszamy 13, prawdopodobnie 13 stycznia na mecz do Dukli. Dziękuję bardzo i jeszcze proszę o słowo komentarza trenera drużyny z Paru Marcina Dawidziaka. Gratuluję drużynie przeciwnej wygrania meczu. Mecz ułożył się od początku dla nas, wygrywaliśmy 1-0. I potem wpadało nam parę słupków, poprzeczek, mógł być wynik wyższy. Niestety nie mieliśmy trochę szczęścia. Przeciwnik zagrał dobrą piłkę ofensywną, szybcy zawodnicy z dobrą techniką użytkową. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy trochę niefartu, wynik troszkę za wysoki, jak na to, co działo się na boisku. Na pewno przeciwnik nam nie leży, jak kolega powiedział. Będziemy na pewno musieli popracować w grze obronnej, jeżeli chodzi o krycie indywidualne, bo trochę jest tam niedociągnięć. No i co, nadziewaliśmy się na kontry, głupie straty, łatwe bramki tracone. Sami sobie troszkę strzelaliśmy tych bramek. No ciężki mecz, przegraliśmy wysoko i na pewno będziemy chcieli wygrać kolejne mecze. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję przybyłym na konferencję i zapraszamy na kolejne mecze drużyny z Paru tutaj w Łańcucie.